Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo obejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Magnifikat. Hymn, który wyśpiewała Maryja, gdy doświadczyła na nowo obecności Boga w swoim życiu. Ona, pod której sercem zaczęło bić serce Syna Człowieczego. Ona, która doświadcza spotkania z Elżbietą i wychwala Tego, który był, który jest, który przychodzi. A czy ja umiem wychwalać Boga za to, że jest przy mnie, że jest w moim sercu? Lata 50. Litwa, lata 50. Workuta, stepy Kazachstanu. To miejsce, gdzie na zesłanie trafiły siostry od aniołów. Siostry, które swoją posługę w sposób szczególny ukierunkowały na oddanie czci Bożym posłańcom, tym, których Bóg posyła do człowieka. I za tą posługę znalazły się w łagrach. Jedna ze sióstr wspomina, że bardzo pragnęła w tej nieludzkiej ziemi, w tych nieludzkich warunkach, chociaż przez chwilę, doświadczyć obecności Pana Boga w sakramentach. I taka możliwość się pojawiła, bo w niedalekim męskim obozie był kapłan, był ksiądz, który potajemnie sprawował mszę świętą, a później przekazywał ciało Pana Jezusa, przekazywał je właśnie tam, gdzie była również siostra od aniołów. Mogła ona wtedy przyjmować ciało Pana Jezusa, adorować Go eucharystycznego, obecnego, pośród tych ludzi, którym nawet odebrano wolność za wiarę w Chrystusa. Siostra wspomina jeszcze jedno wydarzenie, a mianowicie z księdzem byli umówieni, że gdy zadzwoni dzwon na posiłek wzywający, wtedy on udzieli absolucji tym wszystkim, którzy będą gotowi, aby ten dar przebaczenia przyjąć. Więc ona i inne osoby wierzące wyszły gdzieś pod bramę obozu, aby usłyszeć ten dzwon sąsiedniego obozu. Gdy zabił, zobaczyły z daleka sylwetkę kapłana, który unosił rękę i błogosławił im, udzielając odpuszczenia grzechów. Wielbi dusza moja Pana. Ta siostra, te osoby, które tam były, wielbiły wtedy Boga za to, że mogły doświadczyć Jego łaski, miłości, miłosierdzia w tych nieludzkich warunkach na tej nieludzkiej ziemi. Czy ja potrafię dziękować Bogu za to, że On jest przy mnie? Czy potrafię Mu podziękować za to, że każdego dnia mogę przyjąć dar Jego obecności i Jego miłosierdzia?